Cześć, witajcie, z tej strony Legion Marvel Strike Force. Wracamy w tym odcinku na Dark Dimension 6, drugi run. I już będziemy sobie kończyć, odblokowywać dużego Super Skrulla. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze przez historię tego, ile tutaj tego wszystkiego zajęło, żeby dojść do końca. Jeden atak na pierwszym nodzie, widzimy 3 ataki na drugim, na trzecim 4 ataki, na czwartym 7 ataków. Tutaj widzimy, wskoczył Doom na ostatni atak, bo wcześniej robiliśmy na Shield Trooperze. No i zobaczmy sobie, jaki damage od razu został wyciągnięty po tej zmianie. 5 nodek już z Doomem, 5 ataków. 6 2 ataki ze Skrullem, potem ze Skrullem 3 ataki na 7, na 8 3 ataki ze Skrullem, 9 City, więc nowy skład robi, wskoczył do składu i już tym składem cały czas jechałem. 3 ataki 9, 3 ataki 10, 4 ataki 11. No i później sekcja tutaj Non-Horseman Legendary, no to co było wcześniej, w 3 ataki, tutaj 12, 13 też w 3 ataki. Następnie sekcja Legendary or Apocalypse, 3 ataki i do tej pory na 15 notku mamy 7 ataków. Dorobiłem tutaj Octopusa i Red Hulka oraz Rock, więc mam teraz 9 legend, żeby tutaj, znaczy 9 legend, 8 legend plus Apokalips, żeby tutaj na tym notku sobie robić, więc kończmy to. Skończymy to składem Omega Red, Black Cat, Red Hulk, Rock i Apokalips. No i sytuacja na polu walki jest taka, została. Bardziej kluczowe postacie jak Weaver na przykład padły tutaj. Został jeszcze Doom do zniszczenia, ale teraz będziemy się tutaj brać, żeby to memy wykończyć. I możemy zarzucać już jakieś tam poważniejsze skille. A tutaj spróbujemy wykończyć tego Dooma. No, Red Hulka tutaj trzeba złapać w sidła. I teraz można by za tego Dormammu się brać. Troszkę go tu jeszcze dobić. Tu chyba w Gambita się walnie tym. Przepraszam. I teraz zabierzemy tutaj pozytywne efekty. No dobra, spróbujmy tego Dooma dokończyć, żeby tu czasem nie doszedł do końca. Jak widzimy, już mało zostało tutaj. Zaraz będzie końcówka i co najlepsze, to jeszcze mamy Kyln teraz w trakcie, więc wpadnie mi sporo surowców, dzięki którym będę mógł sobie pozwolić być może i na skończenie całego tego Kyln, kto wie. Jeszcze będę nad tym się głowił. Zobaczymy, jakie randomowe itemki mi wpadną z tego Dark Dimension. No i jest. Drugi raz ukończony Dark Dimension. Więc duży Skrull jest już u mnie. No i jakie mamy tutaj te itemki? Jeszcze zobaczmy. Cranial Interface. Nie. Cerebral. O. Mam na biopostaci jeden itemek, co jest ważne teraz. Na skille. na Mystiki, na Mutanty. O, i jest drugi, Leg Strange Formula. To jest bardzo ważne, bo Tajery 18 będę mógł sobie odchudzić dzięki temu na te właśnie Kyln. Teraz mamy Spirit Charm, to nie bardzo, ale to mamy. Bon Augmentation. To już mam 66 tych minioników odchudzonych dzięki tym itemkom trzem. Następnie mam... No nie mam już chyba nic. O! Nie, to jest techy. No dobra, no to tak by to wyglądało. Jeszcze 88 bio dostałem. Pod Kyln też będzie to dobre. Z uników, no to niestety nie ma tutaj szału. Epony mało. Na tym można było zrobić. Ale też mi brakuje, bo 65 trzeba wszystkich, żeby go zrobić na Tier 18. No, takie itemki. Tutaj widzimy te takie rozmycia jakieś dziwne z grafiką coś, ale to dużo dłuższego czasu się tak w tej grze dzieje. Nie wiem dlaczego. Przynajmniej na BlueStacksie jak gram, to tak się dzieje. Widzimy te rozmycia. Tu jest taka grafika, tu jest całkowicie rozmyta. Dobra, chodźmy tego dużego Super Skrulla podnieść w takim razie. No i sam Super Skrull to w ogóle będzie teraz większy i będzie postacią, którą się użyje też na Kyln. Więc taki boost ogromny też tutaj na Skrullu, jak widzimy. 397 000. Piękny, piękny jest. Będzie działał pewnie pięknie też na tym Kylnie. No i teraz pytanie, jakie postacie do niego dobrać. Jeszcze nie skończyłem legend, a ja już myślę o następnym. No ale to trzeba myśleć kilka kroków tutaj do przodu oczywiście zawsze. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania tego drugiego ranu Dark Dimension. Więc pisałem to tutaj wszystko. W pierwszym ranie, no to jeszcze sobie przypomnijmy, było tak, że zajęło mi to 4 miesiące, 139 ataków w sumie na tych wszystkich sekcjach. Drugi run ze Super Skrullem w składzie poszedł już o wiele szybciej. No i zobaczmy sobie, podsumowanie jest 54 ataki w sumie, 36 dni zajęło to tylko. Więc odchudzony o prawie 4 razy był ten pierwszy run. Już tego Shield Troopera tak często nie używałem, bo zastąpiłem go właśnie tutaj Doomem na nocie 4, ale na przykład not 3 poszedł dość sprawnie. Tylko 4 ataki wystarczyły z Shield Trooperem, żeby to skończyć, więc Shield Trooper na dobrą sprawę nie był tej złą opcją, no bo też i odchudził z tych surowców i mieli tą jedną postać zawsze tutaj więcej, więc no jak nie zależy wam na jakiejś super szybkości, tylko żeby to zrobić i odblokować po prostu, to Shield Trooper no też może być w sumie z jednej strony może być też szybką opcją, ale no teraz niekoniecznie jak mamy więcej surowców, to lepiej inwestować w kogoś lepszego. No i na przykład Duma, który będzie też na Dark Dimension 7 potrzebny. No i tutaj też widzimy, się napatoczył też mi Stitcher raz, bo miałem Kestrel po wcześniejszym kosmiku padniętą, więc stwierdziłem, że użyję jeszcze Stitchera, skoro mam 4 postacie inne. A tutaj miał być Super Skrull, nie Stitcher, dobra. Że użyję właśnie... Tak to jest, dobra, tak to jest. Tutaj też powinien być Skrull. Źle miałem wbite, dobra. Także tutaj używałem Skrulla z Stitcherem. Kestrel padła, ale następne ataki już wykorzystywane było z Kestrel, jak widzimy. No i tutaj znowu tak samo podobna sytuacja. Tym razem tutaj padła też Kestrel. Na 8 nodek i Stitchera też wtedy wykorzystywałem, bo 4 postacie żyły jeszcze. Dlatego tutaj ten atak był jeden, a później już w pełnym, już optymalnym składzie te 2 ataki. Tu już, jak widzieliśmy, City to omawiałem. No, Horseman Legendary, no to mamy tutaj Black Cat, Green Goblin, Nick Fury, Omega Red i Shuri. Ten sam skład na jeden i drugi też było omawiane, a tutaj już były takie miszmasze trochę bardziej, bo ten Nick Fury się zmieniał z Black Cat na tym notku 14, a na 15 to już były miksy tych składów takie, że później jeszcze ten Red Hulk wszedł, Rock i Octopus, więc miałem tutaj o wiele większe wachlarze, więc troszkę sobie żonglowałem tymi składami i widzimy, że w sumie 8 ataków tutaj poszło w 15 nodzie. I cóż, to było tyle. Podsumowanie Dark Dimension. Udało się tego Super Skrulla w końcu odblokować. 5 miesięcy to ponad zajęło, żeby był duży i no, czy się opłaci, zobaczymy. To tyle. Trzymajcie się, miłego, hej hej.